Na koniec listopada 2018 roku dług Chełma wynosił 162,5 miliona złotych. Miasto miało jedną z najniższych nadwyżek operacyjnych w Polsce, a miejskie spółki komunalne były w fatalnej kondycji. Na domiar złego w 2019 rok weszliśmy z kilkoma druzgocącymi niespodziankami w sferze miejskich finansów, wśród których najpoważniejszą było niedoszacowanie projektu Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej. Jednym z pierwszych kroków w kierunku uzdrowienia finansów miasta była reorganizacja urzędu, ograniczająca przerost zatrudnienia i eliminująca zbędne wydatki. Konieczna była także reorganizacja miejskiej oświaty. Średni koszt edukacji ucznia chełmskiej szkoły był większy niż w sąsiednich miastach, a całkowite wydatki przewyższały subwencje. Dlatego wprowadzono tzw. bon oświatowy, który zapewnia lepszą kontrolę nad wydatkami. Zdecydowanych, a w niektórych przypadkach radykalnych działań wymagały też miejskie spółki. W zadłużonym przedsiębiorstwie usług mieszkaniowych prowadzono postępowania sanacyjne, które zaczyna przynosić efekty. Dla ratowania miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej zdecydowano o fuzji z działającym w tym samym segmencie usług, a będącym w dobrej kondycji przedsiębiorstwem gospodarowania odpadami. Konieczne było podjęcie trudnej decyzji o sprzedaży miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Mające kilkumilionowe zadłużenie przedsiębiorstwo musi przeprowadzić wartą dziesiątki milionów złotych modernizację, która ograniczy emisję CO2. Bez tego spółka nie będzie mogła funkcjonować i dostarczać ciepła do mieszkań czy budynków użyteczności publicznej. Stąd decyzja, by karkołomne dla miasta wyzwanie przerzucić na barki zewnętrznego inwestora. W zadłużonych na 6 milionów złotych chełmskich liniach autobusowych wdrożono skuteczny plan naprawczy. Na koniec roku przewoźnik pierwszy raz od lat zanotował zysk. W 2019 roku miasto Chełm skutecznie zabiegało o pozyskanie środków zewnętrznych z różnych źródeł. Urząd Marszałkowski przyznał dodatkowe finansowanie na Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej, ratując tym samym przedsięwzięcie. Rekordowe pieniądze pozyskano na remonty chełmskich ulic. Żłobek miejski Chełmskie Niedźwiadki utworzył 70 nowych miejsc opieki, finansowanych w większości z rządowego programu Maluch+, a z ministerialnego dofinansowania powstał park czytelnika przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej i wymieniono okna w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Owocem wielomiesięcznej pracy był rekordowy wynik nadwyżki operacyjnej na koniec listopada. To pozwoliło zrezygnować z emisji obligacji zaplanowanej w budżecie na 2019 rok, a szacowanej na kwotę 25 milionów złotych. W ten sposób udało się nie tylko zatrzymać rosnące zadłużenie, ale zmniejszyć je o 5 milionów złotych. Poprawa stanu miejskiej kasy zaważyła na decyzji o zamrożeniu podatków od nieruchomości oraz obniżce stawek za odbiór odpadów, która jest najniższą w regionie i jedną z najniższych w Polsce. Nowy rok przyniesie kolejne ulgi dla portfeli chełmian, m.in. przez zapowiedzianą już obniżkę taryfy za odbiór ścieków, a prawdopodobnie także podatków od środków transportowych. Poprawiające się wskaźniki finansowe pozwoliły również zapisać w budżecie na 2020 rok rekordowe wydatki na wkład własny w inwestycje dofinansowane środkami rządowymi lub unijnymi.